W okresie objętym kontrolą NIK stale rosnące koszty działalności spółki Polskie Radio pokrywano głównie z abonamentu oraz rekompensaty za wpływy utracone w wyniku zmiany przepisów. Mimo dodatkowych środków w 2019 roku publiczna rozgłośnia poniosła stratę w wysokości ponad 10 milionów złotych, a w 2021 roku niemal ją podwoiła. Jeden z istotnych punktów w budżecie spółki to przychody z reklam, jednak znacznie zmieniły się ich źródła. W latach 2017-2021 z 5% do ponad 30% wzrósł udział przychodów z reklam finansowanych przez administrację rządową, a z ponad 18% do 25,5% przez spółki Skarbu Państwa. Najistotniejszymi kontrahentami stacji były Kancelaria Premiera oraz Ministerstwa Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Finansów, a w przypadku spółek Totalizator Sportowy, PKN Orlen i Grupa LOTOS. Jednak mimo uzyskania dodatkowych środków, zrealizowania różnego rodzaju projektów i zwiększenia wydatków na promocję programu 3 nawet o blisko 1500% w okresie objętym kontrolą nie udało się zatrzymać spadku słuchalności programów Polskiego Radia. Z danych spółki wynika, że jeszcze w 2016 roku wynosiła ona niemal 18%, w 2021 roku już tylko niecałe 8%. Natomiast słuchalność programu trzeciego spadła z około 8% do niecałych 2%.